Powracamy do Genui. Oto znowu lista startowa oczywiście przed finałem numer 2. Pierwszy finał wygrany przez Tadeusza Błażusiaka przed Iwanem Cervantesem i Douglasem Lampkinem. No a za chwilę zawodnicy ruszą po kolejne 15 punktów dla zwycięzcy oczywiście. No i patrzmy, 111 to Błażusiak, kierowca KTM-a. Czy będzie znowu dobry start? No, teraz troszeczkę inaczej to wygląda, proszę Państwa. Iwan Cervantes wyskoczył jak z procy. No a Błażusiak gdzieś tam dalej niestety. No, ciekaw jestem, co z tego wszystkiego będzie. Cervantes, Meo, Albergoni, Lindgren, Błażusiak na piątym bodajże miejscu. Ale już się to wszystko zaczyna zmieniać. Błażusiak tam szaleje. Już jest na drugiej pozycji nasz zawodnik. No wspaniale, po prostu wspaniale. Nikodem Dyzma, światowego Extreme Enduro, Tadeusz Błażusiak, który ma już tyle sukcesów na koncie. No mówię Nikodem Dyzma, bo przecież niedawno się pojawił w tej dziedzinie, przedtem traktując triale jako numer jeden w swojej karierze. Coś tam się stało na zakręcie, ale już zbierają się zawodnicy szybko. My, to Tadeusz nasz człowiek, proszę Państwa. Ale tam znowu jakieś zamieszanie. No i gdzie jest Tadi? To już tutaj go nie ma, pojechał nasz zawodnik. Cervantes na czele, Antoine Meo, Dougie Lampkin to czołówka. Błażusiak, nie wiem już, czy to jest szósta pozycja, tak jak pokazał nam realizator. To jest jeszcze raz ten moment, no, kiedy się tak strasznie szybko goni i tak strasznie szybko jedzie. Czasem takie rzeczy się zdarzają z numerem tam na czele. Numerem 111 Tadeusz Błażusiak, popatrzmy, o właśnie tutaj, tam teraz za chwilę wyskoczy, tak jest, jest tutaj, no i będzie gonił, no ale jeszcze daleka droga do końca, no to jeszcze może wiele rzeczy się wydarzyć, wielu zawodników ma problemy. Antoine Meo tam musiał omijać któregoś z zawodników, którzy się przewrócili. Iwan Cervantes numer 25 na czele tego finału numer 2, któż tam jest za nim. Wygląda na to, że tak jest, to Douglas Lampkin. Dougie Lampkin na drugim miejscu, na trzecim miejscu Joachim Lindgren, więc tak to wygląda w tej chwili, tak wygląda ta czołowa trójka. Tutaj takie nieregularne multy, które no, zawodnicy próbują, no prawie wszyscy, dwoma kolejnami do wyboru jechać, a to Błażusiak. No, realizator tutaj go pokazuje nam, bowiem goni Błażusiak Lindgrena. No, ciekaw jestem, co będzie z tej rywalizacji. Jeszcze sporo do końca, trzy okrążenia. Patrzmy. Lindgren, czy będzie się w stanie obronić przed Błażusiakiem z dwunastką Lampkin jeszcze. No i mamy już dwóch zawodników w zasięgu motocykla i możliwości Błażusiaka. Teraz, czy teraz wjedzie między nich, a Lindgren ma tam problemy. No i mało przez kierownicę nie przeleciał, no ale jednak jest Lindgren przed Lampkinem. Lampkin stracił dwie pozycje, wyprzedził go Polak również. To jest walka o drugie miejsce w tej chwili. Joachim Lindgren na miejscu, nie, jeszcze Cervantes tam jest przed nimi. Oczywiście na, tak, ale teraz już jest na drugim miejscu Błażusiak. Cervantes jest na pierwszym, więc na drugim miejscu już Błażusiak. Coś niesamowitego. Jak on jedzie? No przecież przewrócił się, wystartował też nie najlepiej. To było piąte miejsce po starcie. A teraz coś wspaniałego. Druga pozycja Błażusiaka. No, patrzę na drugi wyścig. Łoch, tutaj kolejny, nieważne, prawo, lewo, no ale gaz trzyma. Zawodnik z Nowego Targu, nasz ośmiokrotny mistrz Polski w trialu, no i zawodnik, który wywalczył największy sukces w 2006 roku w trialu, ósme miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. No ale poprzednie dwa sezony to były sezony po prostu, w których wziął szturmem całe rozgrywki i zawody, te najważniejsze w światowym enduro. Po prostu talent niesamowity. No przy okazji jeszcze młody człowiek, 26 lat, to jest lider wyścigu, proszę Państwa. To jest Iwan Cervantes, jednocześnie obrońca tytułu, zdobywcy Pucharu Świata w enduro, extreme enduro. Więc no, za chwilę się pewnie zmierzą, jeżeli Błażusiak będzie jechał tak szybko, jak to teraz się dzieje. Niecałe dwa okrążenia do końca, to jeszcze można wiele zdziałać. Patrzymy na dalszych zawodników w stawce, tam Lindgren powinien być na trzecim miejscu.
I chyba tak jest w dalszym ciągu, chociaż no, miewał tam różnego rodzaju problemy. Jest tam Lundgren, wyjechał tam z zakrętu, z tego prawego łuku, a Błażusiak już coraz bliżej Iwana Cervantesa. Cervantes kontra Tadej Błażusiak. Popatrzmy teraz tą kolejną, tą płytszą kolejną pojechał Błażusiak. Tutaj po tym, błąd Cervantesa. Coś niesamowitego. No, wygląda to tak, jakby ci zawodnicy, których wyprzedza Polak, byli bardzo nieporadni. A przecież to są mistrzowie świata, wicemistrzowie świata, zawodnicy utytułowani niesamowicie. Popatrzmy, jak to wygląda. Tak jakby Cervantes tutaj nie wiedział, że ten lewy tor może być lepszy, aniżeli tuż po prawej stronie przy tych balotach. No i mamy na prowadzeniu naszego zawodnika. To już ostatnie okrążenie. Niesamowita jazda Błażusiaka, ale teraz niebezpiecznie. Jednak utrzymał się na swoim KTM-ie. Fabryczny kierowca numer 111. No i wygląda na to, że to kolejny wygrany wyścig będzie dla naszego zawodnika. Na trzecim miejscu w dalszym ciągu Joakim Lundgren ze Szwecji. To kierowca Husaberga. A Douglas Lampkin na czwartym miejscu. No potem jak tam niefortunnie stracił dwie pozycje za jednym zamachem. Teraz na czwartej pozycji, daleko gdzieś w stawce, Simone Albergoni. To też, no jak wspominałem, drugi wicemistrz świata. No, a tutaj już dublowani zawodnicy. Spójrzmy, z jaką różnicą prędkości wyprzedza Błażusiak tych, którzy no przecież także potrafią znakomicie jeździć. Przed chwilą Fabio Mozzini z numerem 21 wyprzedzony po prostu jak, no, prawie, że nie powiem autobus, ale jak przystanek autobusowy, no po prostu mignął koło niego Błażusiak. No i kolejne 15 punktów zatrzymał się tam na przy fladze Błażusiak. Cervantes, no pewnie niezadowolony z tego, co tutaj zrobił. No, miał zwycięstwo w kieszeni, prawdę mówiąc, no ale błąd, i mały błąd, no i okazało się, że się nie udało. No, Błażusiak, Cervantes, Lundgren, tak, i Lampkin na czwartym miejscu. No, będę musiał zapytać naszego zawodnika, czy nie wstyd mu świata, a może to raczej jednak Dagi Lampkin radzi sobie nieźle na trzecim miejscu na razie, ale jeszcze wyścig jeden przed nami.